Tak, niezwykle upierzony też gołąbeczek tutaj spotkany na mieście, w centrum. Jaki śliczny. Ten i tutaj zaraz, jeszcze tu jest taki też, ma pióreczka poukładane, takie nietypowe, no wyjątkowe takie, niespotykane, rzadziej spotykane. No bo te mieszczuszki to przeważnie są niebieskie. No, są i takie gołąbeczki. Tutaj sobie pojedzą. Troszkę sobie pojedzą się im trafiło. Dzisiaj trudniej o jedzonko, trochę śniegu. Tutaj to już akurat ten śnieg znikł, bo wyszło też słoneczko. Że jak śnieg, no to nie tak łatwo zdobyć to jedzonko. Ej, taka piękność się też trafiła. Taki piękny gołąbeczek. Kanał jest Andrzej i Ewa Gołębie Pasja. I na tym kanale właśnie pan Andrzej mówił, właśnie opowiadał mi kiedyś historię, że po prostu ktoś do hodowli wziął takiego gołąbka, też miejskiego. Gołąbek ratował tego gołąbka, a później go wziął do swojej hodowli, po prostu jak zakładał hodowlę. I ten gołąbeczek tam sobie też z tymi pocztowymi. No to myślę, że tu każdy ma jakąś tam domieszkę tej krwi gołąbka pocztowego. I on tam dobrze się sprawdzał w tej hodowli. Ładnie, ładnie upierzone gołąbeczki. Każdy film z gołąbkiem, wyświetlenie, to reklamy, to jakiś grosik. No, na ziarko właśnie. Ładnie, ładnie kureczka. Biegaski, jak szybciutko się uwijają nad tymi ziarkami, zaraz jeszcze dostaną trochę. No, trochę sobie podjadły gołąbki.